Pierwszy krok stanowi fundament całego programu zdrowienia z alkoholizmu, z narkomanii, z jakiegokolwiek innego uzależnienia. Fundament polega na tym, że na nim buduje się resztę, ale też polega na tym, że trzeba go wykopać gdzieś głęboko. I pierwszy krok jest takim kopaniem. Zasadniczą cechą każdego uzależnienia jest psychologiczny mechanizm, który mówi o sobie uzależnionej, że ona tego uzależnienia nie ma. Albo minimalizujemy picie, czy zażywanie narkotyku, czy grę hazardową, czy zakupy nadmierne, albo uważamy, że ktoś inny jest temu winien, albo uważamy, że konsekwencje, które nas spotykają, miały inne źródło. Słowem, nie chcemy wierzyć, że uzależnienie od czegoś może być naszym problemem. Bez tego samo fizyczne uzależnienie nie byłoby tak destrukcyjne, jak jest w połączeniu z tym psychicznym mechanizmem zakłamania. I pierwszy krok polega na tym, żeby się odkłamać. Polega na tym, żeby zobaczyć rzeczywiste przyczyny moich problemów, rzeczywisty zakres mojego uzależnienia, rzeczywistą bezsilność wobec tego, wobec czego jestem uzależniony. To może być substancja, to może być zachowanie, to mogą być inni ludzie również. Polega to na tym, żeby właściwie spojrzeć na swoje używanie alkoholu, w przypadku alkoholu, czy w przypadku uzależnień od zachowań, zachowanie na przykład dotyczące seksu albo hazardu. W tym celu właściwie warto popatrzeć na dwie rzeczy. Nie można tak w ogóle ogólnie powiedzieć, tak, ja jestem uzależniony, albo tak, ja przychodzę na meeting jakiejś tam wspólnoty 12 kroków, to jest najlepszy dowód, że jestem uzależniony. Taka identyfikacja dosyć powierzchowna może być niewystarczająca, kiedy przychodzi moment, kiedy człowiek chce wrócić do nałogu. Wobec tego trzeba bardzo konkretnie, tak jak na procesie sądowym, udowodnić na konkretnych zachowaniach, w konkretnych zdarzeniach i zjawiskach, że ja jestem bezsilny wobec alkoholu, narkotyku, zakupów, seksu czy innego zachowania. Ta bezsilność przejawia się na ogół w dwóch wymiarach. Po pierwsze, posłużę się teraz przykładem alkoholu, bo on jest chyba najczęstszy i najłatwiej mi będzie o nim mówić. Bezsilność przejawia się w tym, że wielokrotnie mówiłem sobie, że nie będę pił albo że dzisiaj się nie napiję. A mimo to wracałem do domu i spotkałem kolegę i z kolegą żeśmy chwilę porozmawiali i wylądowaliśmy na piwie. Co to oznacza? To oznacza, że ja nie mogę realizować swoich planów. Możliwe, że byłem umówiony z żoną, z narzeczoną, z matką, z kolegą na jakieś spotkanie, ale obiecałem również żonie, matce czy komuś, że nie będę pił i obiecałem bardzo świadomie i celowo i w wyniku tego spotkania, czy czegoś, co między nami nastąpiło, czy po prostu potrzeby picia, czy po prostu tego, że jestem uzależniony, tę swoją wolę odsunąłem, postanowienie na bok i poszedłem się napić. I właściwie warto w tym pierwszym kroku bardzo konkretnie przywołać z pamięci kilka, zapewne to będzie kilkanaście, niekiedy kilkadziesiąt, bardzo konkretnych zdarzeń, kiedy sobie lub komuś bliskiemu, na kim mi zależało, obiecałem, że dzisiaj nie będę pił, grał albo czegoś innego robił, a mimo to to zrobiłem. To jest pierwszy element bezsilności. On oznacza, że ja nie panuję nad tym, co nad planem, jaki sobie w życiu czy konkretnego dnia postawiłem. Drugi jest jeszcze bardziej znamienny i głęboki. Mianowicie bywa tak, że powiem sobie komuś albo nawet komuś, z kim idę się napić, tak, ale idę tylko na jedno piwo. I wypijam to piwo, a potem piję drugie piwo, trzecie i w końcu się upijam, zapominam o swoich planach. To znowu oznacza bezsilność. To znowu oznacza, że ja nie panuję nad tym, co jest moim nałogiem, nad tym, co jest moim przyzwyczajeniem, nad tym, co mną kieruje. I wydaje mi się, że dla uzależnienia tak naprawdę ważniejszy jest ten drugi test. Ważniejsze jest, żeby dobrze wykonać to drugie zadanie, ponieważ tak jakoś się zdarza,
że alkoholikowi, narkomanowi, hazardziście łatwiej jest powstrzymywać się w ogóle od picia czy uprawiania swojego nałogu, niż napić się tylko trochę albo zagrać tylko raz w karty. Że coś takiego się dzieje w psychice w momencie złamania tego pierwszego postanowienia, wypicia pierwszego kieliszka czy pierwszego postawienia w ruletce pierwszej monety, że później następuje i uruchamia się obsesyjny mechanizm grania dalej albo picia dalej. Stąd zresztą znane jest powiedzenie, że sprawdzianem tego, czy ktoś jest alkoholikiem, czy nie, wcale nie jest to, że ktoś nie będzie pił miesiąc, na przykład w sierpniu, bo przysiągł w kościele, albo że nie będzie pił przez jakiś czas. Bardzo wielu alkoholików przestawało na jakiś czas. Najlepszym sprawdzianem jest to, że ktoś sobie powie, że przez miesiąc będę pił tylko jedno piwo codziennie, albo jedną pięćdziesiątkę wódki, albo jeden kieliszek wina, albo zagram raz w karty dziennie. I człowiek nieuzależniony poradzi sobie z taką obietnicą. Człowiek, który jest uzależniony, nie poradzi. Czwartego, piątego dnia wcześniej czy później wypije więcej albo zacznie grać nałogowo. I to jest ten wymiar bezsilności, który jest tak strasznie istotny i ważny. I znowu bardzo, bardzo ważne jest, żeby sobie to zapisać. Żeby zapisać, ja nawet często radzę ludziom, którzy zaczynają drogę zdrowienia z uzależnienia, żeby w małym notesiku takiego formatu jak ta mapka, czyli taki jak zeszyt do słówek zazwyczaj jest, zapisali sobie po pierwsze po tej stronie te wszystkie przypadki bezsilności, a po drugiej stronie także to, co alkohol albo narkotyk, albo uzależnienie od seksu, albo uzależnienie od hazardu mi zabrało, to co straciłem. I ważne jest, żeby ten notesik nosić w kieszeni ze sobą. To też on powinien być mały, żeby się mieścił w kieszeni albo w torebce. I wtedy, kiedy przyjdzie myśl, żeby się napić albo żeby zagrać, wyciągnąć go i zacząć czytać. Ponieważ cały program 12 kroków, niezależnie jakie to jest uzależnienie, on służy przede wszystkim jednej rzeczy. Żeby w tym momencie, kiedy przyjdzie przymus napicia się, zażycia, zagrania, poderwania czy kogoś, żeby móc go odpędzić. Nie wdawać się w dyskusję, w polemikę, tylko powiedzieć precz. Ja z tobą nie dyskutuję, a tu mam dowody, że ta dyskusja nie ma sensu. I na takim fundamencie można później budować trzeźwość. Ważnym elementem pierwszego kroku jest także uznanie, że nie kierujemy własnym życiem. Najczęściej sprowadzamy je do alkoholu albo do innego uzależnienia. Ale tak naprawdę ta druga część pierwszego kroku jest jakby łącznikiem między pierwszym krokiem a całą resztą programu. I dotyczy tego, że w ogóle nie kierujemy własnym życiem. Że niezależnie od tego, czy piłem, czy nie piłem tego dnia, to nie zawsze kieruję własnym życiem. To jest takie ważne, ponieważ dobre zrobienie tego kroku, tej części kroku, pomaga nam zrozumieć, że być może nie jesteśmy kierownikami świata, nie jesteśmy w centrum wszechświata. Jak go zrobić? Chyba najlepiej pamięcią sięgnąć wstecz i przypomnieć sobie wszystkie przypadki w życiu, kiedy coś planowałem, a wyszło inaczej. Albo też pomyśleć, co by było i gdzie bym był, gdyby moje plany, które kiedyś miałem, zrealizowały się. Ja osobiście bardzo łatwo sobie uświadomiłem, że byłbym ożeniony z jakąś osobą, którą mnie właściwie nic nie łączyło, że wykonywałbym pracę, która mnie nie ciekawiłaby, że mieszkałbym w miejscu, które nie było dla mnie interesujące albo wskazane. To jest taki istotny element, ponieważ każdy człowiek uzależniony, a uzależniony znaczy tyle, co niedojrzały między innymi, chciałby, żeby w życiu było tak, jak on chce. I dobrze jest przekonać się na samym początku tej drogi, że nie zawsze jest tak, jak ja chcę i że nie zawsze jest źle, kiedy nie jest tak, jak ja chciałem. Krok drugi jest podstawą zdrowienia z uzależnienia w sensie umysłowym.
On jest niezbyt fortunnie przetłumaczony na polski, ponieważ w polskim tłumaczeniu jest, że uznaliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. W oryginale angielskim jest sanity, to jest świetnie przetłumaczony na rosyjski, zdrowomyślnie. Chodzi o zdrowe myślenie, chodzi o zdrowie umysłowe. Chodzi o to, że my uzależnieni ze względu na mechanizm zakłamania i ze względu na to, że tak trudno jest przyznać się do tego, że człowiek może być uzależniony i nie kierować własnym życiem, stworzyliśmy sobie tysiące bajek, stworzyliśmy sobie tysiące zaprzeczeń, iluzji, które właściwie nas żywią i nami kierują. I jak to iluzje zawsze sprowadzają nas na manowce. I dlatego jest bardzo dobrze uznać, że może ja nie mam racji, że może ktoś inny lepiej wie. Kiedy alkoholik przychodzi na pierwsze spotkanie grupy anonimowych alkoholików albo seksoholik na spotkanie swojej grupy, to przeważnie wydaje mu się, że on tam nie za bardzo należy, że ci ludzie są jacyś inni, że ci ludzie są może biedniejsi albo bardziej wymizerowani, albo jakoś tak mówią innym językiem, którego on nie rozumie. I wtedy dobrze jest sobie uświadomić, że o ile w wielu innych sprawach oni rzeczywiście mogą być inni i to, co mają, może mnie nie dotyczyć, a ja mogę mieć jakieś wartości, zasoby, które wierzyłem i nadal wierzę, że mogą mnie wyróżniać, to oni coś lepiej ode mnie wiedzą. Mianowicie to, jak nie pić, nie brać, nie używać, nie stosować destruktywnego zachowania. I ta wiedza jest niezwykle ważna, ponieważ drugi krok tak naprawdę polega na tym, żeby podać wątpliwość moje myślenie i żeby zawierzyć. To jest istota drugiego kroku, zawierzenie, że ktoś inny może lepiej wiedzieć ode mnie, co jest dla mnie dobre, albo co mam robić, żeby nie pić, jeżeli jestem alkoholikiem. Istota drugiego kroku mieści się w takiej małej książeczce, która nazywa się Życie w trzeźwości, która omawia sposoby, to co robili anonimowi alkoholicy, żeby nie pić. Gdzie siadali po jedzeniu, co jedli, czego nie jedli, co robili, a czego nie robili. I to jest to zawierzenie, że oni może mieli rację i jeżeli będę ich naśladował, to może lepsze będę miał efekty, niż jeśli zaufam swojemu własnemu rozumowi, który wielokrotnie zwodził mnie w stronę uzależnienia. Krok trzeci mówi mi, że jest jakiś Bóg i że to nie jestem ja. I dla alkoholika, narkomana, człowieka uzależnionego od czegokolwiek, to jest rewolucyjne. Znowu wróćmy do tego, że uzależnienie jest niedojrzałością i że każde dziecko jest centrum wszechświata i jest swoim własnym Bogiem, chociaż ma rodziców i ma innych bogów, ale chciałoby tu i teraz to, czego chce. I tak samo alkoholik, i tak samo narkoman. Chce teraz, zaraz i ma to dostać. I krok trzeci mówi, że to nie ja jestem Panem Bogiem. Jest jakaś inna siła, która jest większa ode mnie, już nie tylko po to, żebym lepiej rozumiał świat, tylko po to, żebym godził się ze światem. Bo większość ludzi, którzy są uzależnieni, sięga po używkę albo postępuje w sposób, który im szkodzi, wówczas, kiedy ma stres. I znowu niedojrzałość, to nieumiejętność radzenia sobie ze stresem. I wtedy jak gdyby obrażam się na świat i idę pić i nie mogę zaakceptować świata. I trzeci krok mówi w gruncie rzeczy, że Bogu jakkolwiek go rozumiem, ja nawet często mu jakkolwiek go nie rozumiem, powierzam moją życie i wolę. To znaczy, że akceptuję świat. Długo zastanawiałem się, nie, tego mam nie mówić, przepraszam, nie. Przepraszam, to jest ten profesor. Więc możemy to potem wyciągnąć. Długo zastanawiałem się, ja i nie tylko ja, nad istotą tego trzeciego kroku. I
po co on właściwie jest potrzebny. Często myślę, że ten krok jest potrzebny po to, żeby ktoś inny, ta siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiem, Bóg jakkolwiek go rozumiem, pomagał mi odróżniać między tym, czego chcę, a tym, czego potrzebuję. Mój Bóg, jakkolwiek go rozumiem, nie mówi mi, że ja czegoś nie mogę chcieć. Mówi, możesz chcieć wszystko, ale nie wszystko ci dam, bo ty tego nie potrzebujesz. A to, co ci dam, to pewnie tego potrzebujesz, choć nawet może ci się to nie wydaje. Pamiętam, kiedy pierwszy raz uświadomiłem sobie, że ten trzeci krok działa na zwykłe problemy i bolączki życiowe. Miałem kiedyś lecieć do Budapesztu i samolot był przepełniony i podeszła do mnie stewardesa i powiedziała, czy ja mógłbym zostać, ponieważ przeładowali samochód, za dużo biletów sprzedali. Ja w pierwszej chwili poczułem tę złość i taką niechęć, jak ona śmie, czemu do mnie podeszła, nie do kogoś innego. A potem sobie pomyślałem, zaraz, a może stary, tak nazywam swoją siłę wyższą, ma wobec mnie jakieś inne plany? Może chciał, żebym poszedł dzisiaj z żoną do kina? I pamiętam bardzo dokładnie, z jaką łatwością właściwie i jak szybko to zaakceptowałem, uznając, że w końcu to ja mogę powierzyć moją wolę i moje życie opiece Boga, jakkolwiek go rozumiem. I to pozwala mi akceptować. To pozwala mi akceptować zdarzenia, które nie idą po mojej myśli teraz. Nie zawsze i niekoniecznie, nie od razu pozwala mi akceptować przeszłość. Na to przyjdzie czas w następnych krokach. Ale już ta akceptacja jest strasznie ważna, ponieważ chroni ona przed frustracją, przed nerwami, przed złością i przed tym, żeby sięgnąć po alkohol albo narkotyk, jak po lekarstwo. Oczywiście opieka Boża, jakkolwiek ją rozumiem, wykracza poza tylko to i jest tu miejsce na własne, osobiste interpretacje. Ludziom wierzącym może być łatwiej oddać się tej opiece Boga, ludziom niewierzącym może być trudniej, dlatego często anonimowi alkoholicy mówią, jeżeli wierzysz, to się módl, a jeżeli nie wierzysz, to módl się więcej i dłużej. Przede wszystkim o to wpierw, żebyś uwierzył. I to jakoś się udaje i z czasem przy 10, 11 kroku można przekonać się i zobaczyć, że ta opieka rzeczywiście występuje coraz bliżej. Ten trzeci krok zawiera się w powiedzeniu, czy przysłowiu, czy medytacyjnym zdaniu anonimowych alkoholików i wszystkich innych grup. Boże, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. I źródłem tej mądrości jest najczęściej Bóg, jakkolwiek go rozumiem, bądź nie rozumiem. Każdy uzależniony ma bałagan w głowie. Straszliwy bałagan, w którym ma strasznie dużo kłamstw, złudzeń, niepokojów i przede wszystkim niesamowicie niskie poczucie wartości, jednoczesne sny o potędze i o wielkości. To wszystko da się sprowadzić do skutków uzależnienia, kiedy człowiek uzależniony albo stara się wykazać samemu sobie innym, jak jest wspaniały i cudowny, albo najczęściej, kiedy uzależnienie zwycięży i kiedy napije się, upije, albo będzie pił przez jakiś czas, albo przegra pieniądze, rodziny w karty, wpada w straszliwe poczucie nienawiści do samego siebie, pogardy i niskiego poczucia własnej wartości. I tak naprawdę alkoholik, kiedy zaczyna trzeźwieć i inny uzależniony, kiedy zaczyna zdrowieć, tak naprawdę nie wie, kim jest. I nie wie, co nim rządzi, i nie wie, jakie ma uczucia, jakie ma emocje. I zrobieniu pewnego porządku w tym świecie skłębionych uczuć, emocji i myśli służy czwarty krok. Mówi się w nim o obrachunku moralnym. To niektórym przypomina rachunek sumienia, chociaż jest różnica, rachunek sumienia dotyczy grzechów,
dotyczy przewin wobec Boga, religii, wiary, moralności. Obrachunek moralny, chociaż słowo moralny też w nim występuje, dotyczy raczej zdania sobie sprawy z własnych zachowań i z uczuć, jakie moje zachowania we mnie budzą. Celem tego kroku jest uporządkowanie swoich zalet i wad i zobaczenie tych zalet i wad na piśmie, tak jak się robi remanent. W remanencie mówi się o tym winien i ma, co jestem winien i co mam. I tu dokładnie tak samo. Jest to bardzo trudny krok. On budzi grozę. Wielu ludzi zdrowiejących bardzo się tego kroku boi. Często go odkłada i odwleka, ponieważ boi się zobaczyć prawdę o samym sobie. Dlatego bardzo ważne, żeby nie zapomnieć w czwartym kroku o zaletach. I żeby te zalety i wady jakoś rozłożyć. Czwarty krok jest właściwie krokiem, do którego istnieje najwięcej poradników i podręczników, jak go robić, jakimi cechami zajmować się, jakich szukać własnych niedostatków, głównie emocjonalnych, takich jak pycha, takich jak zazdrość, takich jak zawiść, takich jak złość, takich jak strach, ale jednocześnie takich zalet jak spokój, poczucie wypełnionego dobrze obowiązku, czy umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Ważną rzeczą, którą należy pamiętać, jest to, że tak naprawdę w tym kroku nie chodzi o to, żeby albo zostać potępionym, albo zbawionym. Po to jest Kościół, religia i wiara. W tym kroku chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie moje zachowania rodziły we mnie uczucia, których nie lubię i z którymi mi jest źle. I z kolei, jakie moje zachowania rodziły we mnie takie uczucia, z którymi jest mi dobrze. I to daje podstawę do późniejszego planowania życia, do późniejszego działania w życiu, robienia następnych kroków po to, aby swoimi zachowaniami takie budzić uczucia, z którymi człowiekowi jest dobrze. To będzie chyba głównym tematem i jest 10. kroku, ale czwarty krok pozwala ocenić, gdzie jesteśmy na początku drogi trzeźwienia. Czwarty krok właściwie zamyka wewnętrzne rachunki i wewnętrzne rozliczenia i pozwala, żeby wyjść później ku światu, ku innym ludziom i zacząć kształtować samego siebie, swoje zachowania i relacje z innymi ludźmi. Piąty krok można określić jako wyjście z mroku. Alkoholizm, narkomania, seksoholizm, inne uzależnienia są owiane już nie mgłą, ale peleryną, chmurami tajemnic. Wstydzimy się przed sobą samym tego, co robiliśmy, wstydziliśmy się tego, że piliśmy, wstydziliśmy się jeszcze bardziej tego, co robiliśmy po tym, kiedy napiliśmy się. Po prostu wstyd tak naprawdę jest może najbardziej obok strachu dojmującym uczuciem osoby uzależnionej. Ten wstyd uniemożliwia nawiązanie relacji z innymi ludźmi. Ktoś powiedział, że jesteś tak chory jak twoje sekrety. Sekrety rzeczywiście uniemożliwiają relacje, ponieważ boimy się, czy się nie wyda. Boimy się, czy on wie. Boimy się, czy ona się domyśla. I tak naprawdę ciężar sekretów jest ciężarem nie do zniesienia. Piąty krok polega na tym, żeby te sekrety przełamać. Najpierw wobec jednego człowieka i później zobaczyć, czy może uda się je przełamać i wyjść z mroku wobec innych. Jeżeli ten pierwszy człowiek przyjmie mnie, zaakceptuje i uzna, że to, co opowiedziałem, jest częścią człowieczeństwa, może łatwiej mi będzie otworzyć się i żyć w sposób otwarty wobec innych ludzi. Dlatego ważne jest staranne dobranie osoby, wobec której robi się piąty krok. Piąty krok to jest, mówi mowa o nim, żeby wyznać sobie, Bogu i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. I najważniejszy jest drugi człowiek, bo siebie uzależniony okłamywał.
Drugiego człowieka też można zbajerować. Przepraszam, Jezus. Bo siebie. Najważniejszy w tym jest drugi człowiek. Bo siebie uzależniony okłamywał. Bóg oczywiście widzi, patrzy, niby wie, ale też można spróbować go okłamać. Natomiast drugi człowiek jest tym, kto stanowi lustro, w jakim mogę się przejrzeć. I drugi człowiek może mi coś powiedzieć, może mi odpowiedzieć, może mnie wysłuchać i powiedzieć: słyszę, rozumiem, niekoniecznie wybaczam, bo w piątym kroku nie ma mowy o wybaczeniu, ale rozumiem, to jest ludzkie, co robiłeś, nawet jeżeli było to straszne. I piąty krok stanowi też nawiązanie więzi z drugim człowiekiem. Cechą każdego uzależnienia, oprócz tajemnicy sekretu, jest potworna samotność. I znowu z tej samotności nie można wyjść, będąc w strachu o to, jak inny mnie odbierze. Więc piąty krok pozwala trochę poprawić poczucie własnej wartości, trochę poradzić sobie z własnym wstydem i nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, zobaczyć siebie i zobaczyć siebie w swoim człowieczeństwie, nawet jeżeli ono cały czas do tej pory było nieprzyjemne i mroczne. Piąty krok jest gotowością zabierzenia, zaufania i furtką, przez którą uzależniony może wyjść ze swojej samotni w świat zewnętrzny. To, czy wyjdzie i to, czy będzie gotowy wyjść, jak w tym świecie sobie poradzi, zależy od tego, jak dobrze przerobi ten krok i następne kroki. Pierwsze pięć kroków pozwala człowiekowi poznać samego siebie, zobaczyć własną bezsilność wobec uzależnienia, zobaczyć ograniczenia własnego umysłu i kierowania własnym życiem, oddać się pod kierownictwo siły wyższej, czyli nauczyć się zdolności akceptacji, dostrzec swoje wady i zalety, opowiedzieć o tym drugiemu człowiekowi i wyjść na świat. I teraz człowiek staje jakby powoli pogodzony z własnym wnętrzem, jeszcze nie ze światem zewnętrznym, ale z własnym wnętrzem. I widzi te wszystkie wady, które mu dokuczały, i ma wybór, może coś z nimi zrobić albo niczego nie robić. Jeżeli chce zrobić, to wówczas przyda mu się krok szósty. Krok szósty mówi: staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął nasze wady. I właściwie dużo czasu ludziom zabiera, by zrozumieć, co to znaczy staliśmy się całkowicie gotowi. Czasem próbują ludzie to wymodlić i w jakimś sensie to pomaga, ale tak naprawdę to wymaga czegoś więcej. To wymaga szalonej pracy. Pracy nad konkretnymi wadami, które zobaczyliśmy w czwartym kroku. I ta praca jest bardzo konkretna, bardzo ważna. Ona powinna być rozłożona w czasie. Nie można pracować nad wszystkimi wadami naraz, bo wtedy nie wiadomo, co się robi. Warto wybrać taką wadę, która utrudnia życie, ale z którą wydaje nam się, że jakoś sobie poradzimy, bo wtedy to nam pomoże radzić sobie z gorszymi czy trudniejszymi wadami. I warto nad tym pracować systematycznie. Szalenie przydaje się do tego zeszycik i praca na piśmie nad tymi wadami. Może posłuszmy się przykładem, że komuś bardzo przeszkadzała niecierpliwość. I można prosić Boga, żeby zabrał mi niecierpliwość, ale ten Bóg chyba wymaga naszej kooperacji, współpracy. I wtedy warto przez jakiś czas w dzienniczku zapisywać coś codziennie wieczorem. Kiedy to ja dzisiaj byłem niecierpliwy? W jakiej sytuacji byłem niecierpliwy? Co pomyślałem, co mnie uczyniło niecierpliwym?
najczęściej okaże się, że kiedy nastąpiło jakieś zdarzenie, bo na przykład ktoś nie przyszedł, ktoś się spóźnił, albo nie dostałem czegoś, co chciałem natychmiast, to moją niecierpliwość niesamowicie spotęgowało, kiedy powiedziałem, jak on mógł się spóźnić, albo jak to ja mam tego nie dostać. I znowu warto przypatrzyć się temu, nie tylko co zrodziło niecierpliwość, ale jaka moja własna myśl ją spotęgowała, żeby pilnować tych myśli w przyszłości. I warto również po jakimś czasie zapisywać sobie, a jak ja sobie z niecierpliwością poradziłem. A później może spojrzeć na dzień, już miesiąc później, czy parę tygodni później, zobaczyć, zaraz, czy coś takiego było dzisiaj, kiedy ja normalnie bym się zniecierpliwił, a się nie zniecierpliwiłem. Żeby zobaczyć też pewien postęp. I na pewno każdy zobaczy, że kiedyś nie mógł poczekać nawet chwilę na to, czy kelnerka przyniesie kawę albo śniadanie, a dzisiaj poczekał, czytając gazetę i mu tak bardzo nie przeszkadzało. I taka praca nad twardą, jedną, konkretną, jakoś człowieka umacnia także w innych dziedzinach i przy okazji innych wad. Ja kiedyś doszedłem do takiej metafory czy porównania stonogi ze stonogą. Wyobraźmy sobie, że jest stonoga i ta stonoga kuleje na 10 nóg. I oczywiście nie sposób wszystkich 10 nóg naraz reperować, ale przychodzi dobry masażysta i masuje tą jedną nogę i reperuje jedną nogę, a potem drugą i potem okazuje się, że stonoga już nie kuleje na 5 albo 6 nóg. Ponieważ źródłem kulania stonogi nie było to, co było w nogach, tylko to, co było w głowie. I reperacja jednej nogi spowodowała pewne zmiany w głowie. I tak samo z naszymi wadami. Nasze wady tak naprawdę sprowadzają się do tego, że sami jesteśmy w centrum wszechświata, że nie możemy tolerować czegoś, co nie jest zgodne z naszą wolą. I kiedy na jednej wadzie nauczymy się takiej tolerancji i takiej cierpliwości, to inne wady też maleją i nikną. I taka praca daje dosyć szybko efekty, które, jak mówię, nie dotyczą tylko tej jednej konkretnej wady, ale jak gdyby człowieka czynią bardziej łagodnym, pokornym, bardziej akceptującym wszystkie inne przeciwności losu, a przecież wady biorą się przede wszystkim z tego, albo przejawiają się w tym, że z tymi przeciwnościami nie umiemy sobie poradzić i reagujemy na nie nazbyt gwałtownie, wielkim kosztem dla innych, dla naszych relacji z innymi i dla nas samych. Krok siódmy to niezwykły krok, bo niby nic przy nim nie należy robić. Bo w szóstym stawaliśmy się gotowi, żeby Bóg usunął nasze wady. I to okazało się wymagało pracy. Natomiast krok siódmy to prosiliśmy Go w pokorze, aby je usunął. Są tu trzy elementy ważne. Po pierwsze, prosiliśmy Go w pokorze. Pokora to jest bardzo wielka sztuka, której alkoholik czy inny uzależniony na ogół nie ma. Pokora oznacza, że ja się korzę. To znaczy, że ja owszem włożyłem pracę w kroku szóstym w to, żeby te moje wady nie tylko rozpoznać, ale jakoś je stępić czy zmniejszyć, ale tak naprawdę to tyle mam odruchów, tyle mam instynktów, że sam sobie, Boże, jakkolwiek Cię rozumiem bądź nie, z nimi nie poradzę i pokornie Cię proszę, dopomóż mi. Dopomóż mnie, co to znaczy dopomóż? Zabierz je. Zabierz. Tak bardzo długo myślałem. Kiedyś Felek powiedział mi o tym kroku, może najgłębszą rzecz, że też myślał długo, że chciałby, żeby Bóg zabrał te wady i żeby ich już w ogóle nie było. A potem nagle zrozumiał, że tam nie jest napisane zabrał, tylko usunął. Że usunąć ma te wady. I wtedy, jak mówił Felek, wyobraził sobie, że on idzie drogą i że on wspina się na górę i że tam są jakieś przeszkody, które mu utrudniają to wspinanie. I on prosił Boga, żeby usunął mu z tej drogi przeszkody. Ale on nadal ma się wspinać.
On nadal ma wykonywać wysiłek, ma wykonywać pracę. I może jakaś przeszkoda znowu się pojawi, to nie należy załamywać rąk, wracać do punktu wyjścia, tylko iść powoli dalej, znowu prosząc Boga, żeby tę przeszkodę usunął z mojej drogi. Jak to się przekłada na codzienne działania i zachowania, bo istotą tych wszystkich kroków jest to, że one może brzmią abstrakcyjnie, ale dają się uchwycić w bardzo konkretnych zachowaniach. I w tym przypadku mamy do czynienia z czymś, co w religii, w moralności i w ogóle określa się pojęciem pokusy. Mówi się, nie wódź nas na pokuszenie, że jest pokusa. I w tym kroku siódmym chodzi o to, żeby umieć sobie radzić z pokusą. Że pokusa nadejdzie, pokusa zawsze nadchodzi. Wiadomo, że istotą kroków jest przygotowanie umysłu na jeden moment, kiedy wpadnie człowiekowi do głowy myśl, żeby się napić, albo użyć, albo zagrać, albo poderwać. I z tą myślą trzeba sobie poradzić natychmiast, nie wdając się w rozważania, tak właśnie jak z pokusą. W przypadku pokusy istnieje coś, co nazywa się kaduceusz, co odpędza diabła. To w przypadku siódmego kroku, kiedy proszę Boga w pokorze, aby usunął moje wady, w momencie, kiedy pokusa nadejdzie, mam zwrócić się do tej siły wyższej, w którą wierzę, jakkolwiek ją rozumiem, i powiedzieć: zabierz. Ja nie chcę nad tym dyskutować, ja nie chcę tego rozważać, bo zawsze mnie to prowadziło do takich samych konsekwencji. Pomóż mi usunąć. Zabierz tę pokusę. I tu właściwie bardzo pomagają te wszystkie wcześniejsze kroki. Bardzo w tym pomaga pierwszy krok i zapisanie sobie wszystkich strat i wszystkich szkód, jakie w wyniku uzależnienia doznaliśmy, ponieważ to pomaga nam odpędzić pokusę. Odpędza ją zapewne Bóg, natomiast my znowu, okazuje się, mamy jakąś rolę dla siebie i możemy być za to też współodpowiedzialni. Krok szósty i siódmy pomaga osobie zdrowiejącej z uzależnienia doprowadzić się do jakiegoś ładu z samym sobą. Pomaga wypracować lepsze sposoby reagowania, zachowania, które nie budzą poczucia winy, żalu, nie obniżają poczucia własnej wartości. Ale po to, żeby żyć w taki sposób godny, który budzi szacunek samego siebie i innych, zdrowiejący uzależniony musi sobie poradzić z brzemieniem przeszłości. Z tym, co robił, kiedy pił, kiedy nadużywał jakiejś substancji, kiedy zachowywał się w sposób, który dzisiaj jest dla niego nie do zaakceptowania. I temu służą kroki ósmy i dziewiąty. Krok ósmy najbardziej odbiega od koncepcji alkoholizmu jako choroby. Gdzieś na początku trzeźwienia alkoholik czy inny uzależniony spojrzał na ogrom cierpień, które zadał innym i sobie. I właściwie nikt z tym ogromem krzywd i cierpień nie może sobie poradzić. I wtedy przychodzi inny, trzeźwy alkoholik albo terapeuta i mówi: wiesz, robiłeś to wszystko, rzeczywiście to straszne, ale to nie ty, to choroba, która była w tobie. I właściwie można byłoby zwalić na chorobę. Choroba zresztą często zwalnia z odpowiedzialności w sensie karnym. Ale okazuje się, że nie zwalnia z odpowiedzialności moralnej. Że teraz przychodzi moment już zdrowienia, w którym trzeba jednak wziąć we własne ręce odpowiedzialność za przeszłość, odpowiedzialność za dawne swoje czyny. I sporządzić listę krzywd, którą wyrządziliśmy innym ludziom. To bardzo trudne. To może jeszcze trudniejsze niż obrachunek moralny, który dotyczył moich zachowań. Bo teraz mam popatrzeć na krzywdy bez żadnych usprawiedliwień. Więc nie mogę sobie
powiedzieć, a ja skrzywdziłem ją albo jego, albo ona się do tego przyczyniła, albo oni mnie też skrzywdzili. To jest bardzo wielka pokusa, żeby zrobić listę krzywd, które inni wyrządzili mnie, a nie tych, które ja wyrządziłem innym. Ale tu muszę zrobić tę listę krzywd sam. Kierunkowskazem w tej drodze jest poczucie uraz. Zazwyczaj jest tak, że żywimy urazę wobec ludzi, wobec których w jakiś sposób byliśmy nie w porządku. Chociaż uraza mówi o tym, że to oni wyrządzili nam krzywdę, ale jednak przeważnie jest tak, że to myśmy im wyrządzili jakąś krzywdę. Nawet przez taki drobiazg jak zazdrość czy zawiść. Bardzo często można też zauważyć w życiu codziennym, że u kogoś irytuje mnie jakaś wada. Jeżeli dobrze poszukam, to jeśli taka wada irytuje mnie ponad miarę, to ja ją też mam, tylko skrywam przed sobą i widzę ją u innych. I podobnie jest z tymi krzywdami, że mam je zobaczyć mimo tego, że żywię wobec kogoś urazę. Ponieważ uraza jest jakby parawanem, którym zasłaniam tę krzywdę. Nie zawsze, ale bardzo często. Do ósmego kroku ma ogromne zastosowanie głęboko odczytana opowieść ewangeliczna o synu marnotrawnym. Najczęściej odbiera się tę opowieść jako wybaczenie. Jako wybaczenie ojciec wybacza synowi, przyjmuje go z otwartymi rękami. A nie zauważamy głębszej treści tej opowieści, ponieważ to wybaczenie nie zwalnia z odpowiedzialności za własne czyny. Jest taki fragment, kiedy przychodzi starszy syn z pola i mówi: ojcze, tyś nigdy nie zabił nawet koźlęcia, żebym ja mógł się zabawić, a ten syn, który z nierządnicami wszystko przetracił, przychodzi i ty cielca każesz zabić, barana, i wydajesz przyjęcie. A ojciec do niego mówi: synu, ty jesteś zawsze ze mną i całe dziedzictwo jest twoje. A tamten przyszedł i się odnalazł i cieszmy się razem. Natomiast on nie dostaje już połowy dziedzictwa. On ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. On już wcześniej to uznał, ponieważ powiedział, że może przyjdę do ojca i tam będę służącym, a nie dziedzicem, bo dziedzictwo zmarnował. To jest ważne, żeby pamiętać, że to, co zrobiliśmy, że sam fakt, że jesteśmy chorzy, że byliśmy chorzy, że leczymy się z uzależnienia, nie zwalnia nas z tej odpowiedzialności. Musimy sporządzić tę listę osób, które skrzywdziliśmy, i zadośćuczynić im w kroku dziewiątym. Krok dziewiąty sugeruje, by zadośćuczynić osobiście wszystkich, których skrzywdziliśmy. Zadośćuczynić to nie znaczy przeprosić. To bardzo częste nieporozumienie. Ktoś na początku drogi trzeźwości mówi: to ja pójdę i poprzepraszam tych wszystkich, którym zrobiłem świństwo albo jakąś krzywdę. Ale kiedy przepraszam, to ja chcę się lepiej poczuć. A kiedy czynię zadość, to ten, komu czynię zadość, ma się lepiej poczuć. On może mnie odrzucić. On może nie przyjąć zadośćuczynienia. On jest panem tego aktu zadośćuczynienia, a nie ja. Tu znowu potrzeba pokory. Tu trzeba przyjść i spróbować zadośćuczynić. To znaczy po pierwsze uznać swoją winę, uznać krzywdę i zapytać, w jaki sposób ja twojej krzywdzie mogę uczynić zadość. Znane są przypadki, że ktoś, komu uzależniony wyrządził krzywdę, odmawiał. Bardzo długo odmawiał. Chociaż przeważnie ta sama próba zadośćuczynienia jakoś roztapia lody i pozwala nawiązać relacje. Nie zawsze przyjacielskie, ale jest przyjmowana dobrze.
Tak jest doświadczenie większości ludzi uzależnionych. Zresztą z tym odrzuceniem zadośćuczynienia jest niezwykła głębia w innej religii niż ta oparta o Nowy Testament. Mianowicie w starej tradycji żydowskiej, którą ktoś mi opowiadał, czy słyszałem w jakiejś audycji, że w przypadku grzechu rabin duchowny może odpuścić tylko i wyłącznie winy za grzechy wyrządzone wobec Boga i Kościoła. Natomiast odpuścić winy w związku z grzechami wyrządzonymi konkretnemu człowiekowi szkodami może tylko ofiara, tylko ten człowiek. I jeśli przyjdę do kogoś prosić o zadośćuczynienie, on może odmówić. Ale jeżeli przyjdę trzy razy i on trzy razy odmówi, to moje winy nie są odpuszczone. Natomiast on sam popełnia ciężki grzech, który nazywa się grzechem zatwardziałego serca. Z tym coś bardzo głębokiego. To znaczy, jeżeli ktoś się ukorzył trzy razy, to już właściwie powinno mu się te winy odpuścić. Zadośćuczynienie ma być osobiste. Że nie można pomodlić się i zadośćuczynić w ogóle, tylko trzeba przyjść do konkretnego człowieka i konkretnie mu poprosić go o wybaczenie i zaproponować zadośćuczynienie. Nie zawsze jest możliwe zadośćuczynienie osobiste. Czasami ludzie, których skrzywdziliśmy, umarli. Czasami skrzywdzilibyśmy ich ponownie, prosząc ich o wybaczenie. I tutaj ważną rolę odgrywa druga część dziewiątego kroku, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy skrzywdziłoby ich lub innych. Ja po to, żeby uzyskać lepsze samopoczucie, czy żeby uzyskać zadośćuczynienie, nie mogę ludzi powtórnie pokrzywdzić. Nie mogę przyjść na przykład do męża, kobiety, która mnie ze mną go zdradziła i poprosić go o zadośćuczynienie, bo znowu bym go skrzywdził. Nie mogę przyjść do ofiary wielu takich zdarzeń i przypomnieć o tych zdarzeniach, bo tę ofiarę bym ponownie skrzywdził. To jest bardzo trudna rzecz, bo jakieś zadośćuczynienie trzeba uzyskać. Wśród anonimowych alkoholików znane są przypadki zadośćuczynienia zastępczego, że ktoś może poprosić grupę osób. Sam znam przypadek, kiedy ktoś, kto wyrządził dużo krzywd kobietom, poprosił grupę innych kobiet, żeby mógł im zadośćuczynić zastępczo i opowiedzieć o tych swoich występkach i poprosić o przyjęcie tego zadośćuczynienia. Przeważnie odnosi to pozytywny skutek, choć nie zawsze taki jak zadośćuczynienie osobiste. Zadośćuczynienie jest tym elementem, który pozwala teraz wyrównać swoje własne rachunki z przeszłością i naprawdę zacząć życie. I na zadośćuczynieniu na dziewiątym kroku kończy się obrachunek zdrowiejącego, uzależnionego z własną przeszłością. Od tej pory może spojrzeć innym ludziom w oczy i może kształtować swoje życie tak, jakby zawsze, jak zawsze chciał i tak, jak gdyby tej przeszłości nie tyle nie było, ale jak gdyby ona mu już nie dokuczała czy nie utrudniała życia. Wśród 12 obietnic anonimowych alkoholików jest jedna, która mówi: nie będziemy żałować przeszłości, ani chcieć zatrzasnąć za nią drzwi. Ona jest częścią naszego doświadczenia i po tych 9 krokach już w jakiś sposób byśmy ją oswoili i wyrównali rachunki z przeszłości się wywodzące. 9 kroków pozwoliło uzależnionej osobie jakoś poradzić sobie z własną przeszłością. Teraz pozostają 3 kroki, które pomagają uczyć się, jak żyć na co dzień w trzeźwy sposób, jak żyć na co dzień bez bagażu przeszłości, bez obciążeń. Tego
Powracający do zdrowia uzależniony musi się uczyć, bo nigdy się nie nauczył. Musi się uczyć kontrolować własne emocje, radzić sobie z nimi. Musi się uczyć tego, w jaki sposób budować pozytywne, przyjazne więzi z innymi ludźmi. I musi się uczyć na własnych błędach, bo inaczej nie sposób. I temu służy stałe prowadzenie obrachunku, codzienne robienie remanentu. Najlepiej to robić wieczorem, ale też dobrze jest robić w ciągu dnia. Wieczorem robimy taki obrachunek całodzienny, patrząc na to, jak minął dzień i czy było w nim coś, co mnie wzburzyło, czy było w nim coś, co wzbudziło jakieś silne uczucia i emocje, czy było coś, czego bym żałował, czy było coś, czego żałuję. I wtedy ważne, żeby z miejsca przyznać się do popełnionego błędu i zadośćuczynić. Albo zatelefonować do kogoś, nauczyć się mówić przepraszam, nauczyć się wynagradzać szkody po to, żeby te ciężary nie kumulowały się w dłuższym okresie, ponieważ popsują człowiekowi nastrój i mogą spowodować nawrót choroby. Bardzo ważną cechą tego kroku jest uczciwość. Uczciwości uzależniony, zdrowiejąc, uczył się przy poprzednich krokach. I ważne jest, żeby uczciwie patrzeć na siebie i na swoje postępowanie. Najbardziej pomaga w robieniu 10. kroku dzienniczek uczuć. Dziennik uczuć polega na tym, żeby pod koniec dnia albo w każdym momencie, kiedy silne uczucie nastąpi, uświadomić sobie to uczucie. Uświadomić sobie, a najlepiej wieczorem zapisać. To znaczy przypomnieć sobie dzień i przypomnieć sobie, jakie silne uczucia z tego dnia pozostały w mojej pamięci, ponieważ zmienność nastrojów emocjonalnych i siła uczuć jest cechą materii ożywionej chyba od trawy w górę. I każdy to ma, ale w większości takich wahnięć uczuciowych nie pamiętamy. Natomiast niektóre pamiętamy. Warto je zapisać. Warto zapisać, kiedy one nastąpiły, bo wtedy będziemy potrafili nasze uczucia kształtować. I warto zapisać je w bardzo odpowiedni, bardzo konkretny, szczegółowy sposób. Mianowicie, po pierwsze, dobrze jest operować niezbyt wielką ilością uczuć, żeby się nie zagubić. Ja radzę, żeby 7 takich uczuć w sobie rozpoznawać. Samotność, strach, złość, poczucie wstydu, poczucie winy. Przepraszam, powtórzę jeszcze raz. Sam stosuję i radzę innym, by ograniczyć liczbę uczuć rozpoznawanych sobie do 7. Smutek, samotność, strach, złość, poczucie wstydu, poczucie winy i radość, która jest ogólnym określeniem pozytywnych uczuć, które można też rozbijać na inne, ale zadowolenie czy radość wystarczy. Wtedy warto przypatrzeć się, co takiego się zdarzyło, co budziło jakieś konkretne uczucie i zapisać to w dzienniku uczuć. Przy czym prowadząc dziennik uczuć należy wyrzucić 2 słowa. Bo i dlatego, że, albo bo i ponieważ. Podam przykład, kiedy uczyłem się prowadzenia dziennika uczuć, miałem takiego doradcę, który mnie tego uczył. I on powiedział, żebym przez jakiś czas ten dziennik prowadził. I ja pamiętam taki dzień, kiedy rozważaliśmy go później i zapisałem. Budziłem się rano przerażony, ponieważ było bardzo późno. Poczułem się nieco uspokojony, ponieważ uświadomiłem sobie, że jakoś sobie poradzę, mimo że jest późno. Poczułem złość, bo żona wzięła samochód. To mnie zatrzymał w tym miejscu, mówię, czy ty jesteś świadomy, co tu napisałeś? Ja miałem napisać, poczułem złość, bo wzięła samochód. Mówię, zaraz, ale
Jesteś pewien, że tak było? No tak, wziął samochód i poczułem złość. Wiesz co, ale kiedy... Tak, jak się przekonać, że wzięła samochód? No spojrzałem przez okno i go nie było. I poczułem złość. No tak, każdy by poczuł. Nie, nie, wiesz co? Jak zobaczyłeś, że nie ma samochodu, to ty miałeś wybór. Ty mogłeś poczuć wiele uczuć. Ty mogłeś poczuć na przykład troskę, co się stało. Albo mogłeś poczuć ulgę. Wzięła samochód, mogę jeszcze pospać. Mam usprawiedliwienie. A ty wybrałeś złość. I Stefan mówi, wiesz, ja myślę, że wiem, dlaczego wybrałeś złość. Bo między tym, kiedy zobaczyłeś, że tego samochodu nie ma, a tym, jak poczułeś złość, to ty pomyślałeś, jak ona mogła wziąć ten samochód bez pytania. I wyprodukowałeś złość. Nie twoja żona, która wzięła samochód, tylko ty, myśląc o tym, jak ona mogła. I to było efektem tego, że używasz słowa bo, ponieważ wzięła samochód. Ty poczułeś złość, kiedy ona wzięła samochód. I wyrzuć z myślenia o swoim życiu uczuciowym te słowa, które są tak ważne w myśleniu o świecie, bo, ponieważ, dlaczego. One są ważne w nauce, bo tam szukamy związków przyczynowych, a tu ich nie ma. Poczułem coś, kiedy coś się stało. A jeszcze jak chcesz bardziej dokładnie wiedzieć, to rozdziel zdarzenie na dwa. Poczułem coś, kiedy coś się stało i poczułem coś innego, kiedy pomyślałem o tym, co się stało. I wtedy okaże się, że większość twoich lęków, strachów, złości nie bierze się z tego, co się stało, tylko z tego, co ty pomyślałeś, kiedy coś się stało. Kiedy pomyślałeś, jak oni mogli, jak oni śmieli, jaki ja biedny, Boże, jak świat mnie traktuje. Wobec tego pisz kiedy. I zacząłem pisać kiedy, już tak od bardzo wielu lat piszę kiedy i rzeczywiście zaczęło mi to pomagać. Po jakimś czasie, prowadząc dziennik uczuć, zacząłem czytać go i nie od razu, nie każdego dnia, tylko raz na tydzień, bo tak mi też Stefan doradził. I zacząłem, to już był mój własny wynalazek, podkreślać czerwonym ołówkiem te zdarzenia, w których poczułem uczucia, z którymi nie było mi dobrze. Złość, strach, wstyd. A zielonym te, z którymi czułem się dobrze. I nagle zobaczyłem, że to jest mój najlepszy doradca. Że jeżeli ja chcę się dobrze czuć, to ja mam robić to, co produkuje zielone. A jak chcę się źle czuć, to mam robić to, co produkuje czerwone. I że mogę zmniejszać ilość czerwonego, a zwiększać ilość zielonego i w ten sposób kształtować swoje własne uczucia i swoje własne życie. I do tego ten dziennik uczuć w obrachunku moralnym mi się przydaje, ale ja z tego wyciągnąłem głębszą konsekwencję. Mianowicie dotyczącą tego, o czym jest cały program 12 kroków. Zawsze zastanawiałem się, czy to jest program religijny, czy program duchowy, czy program moralny. I doszedłem do wniosku, że to jest program trzeźwego życia, czyli życia w zgodzie z samym sobą. Że ja mam nauczyć się tak postępować, żebym swoimi czynami i swoimi myślami budził w sobie takie uczucia, z którymi dobrze się czuję, a nie takie, z którymi jest mi źle. I tego można się nauczyć i temu służy krok 10. Krok 11 to sztuka duchowości na co dzień. 12 kroków to nie jest program religijny, to jest program duchowy, którego podstawą jest trzeci krok, czyli powierzenie naszej woli i życia opiece Boga, jakkolwiek go rozumiemy. I krok 11 polega na tym, żeby na co dzień pogłębiać, kształtować swoją więź z tą duchową częścią, czy duchowym centrum wszechświata, z Bogiem, jakkolwiek go rozumiemy, poprzez modlitwę i medytację. Modlitwa to trudna rzecz dla alkoholika czy uzależnionego, który w swoim życiu właściwie oddalał się od Boga, od Kościoła, od religii, od modlitwy, ponieważ rozdźwięk między jego życiem
i jego nikłym poczuciem wartości, a standardami moralnymi religii czy kościołów był coraz głębszy. To też większość alkoholików zracjonalizowało sobie nieobecność Boga we własnym życiu albo zrytualizowało samo uczestnictwo w obrzędach religijnych. Teraz trzeba powrócić do modlitwy. Cóż to jest modlitwa? Modlitwa to jest prośba do Boga, jakkolwiek go rozumiem. Ona może się odbywać w kościele i na kolanach, ona może się odbywać w fotelu we własnym domu. Prośba o co? Bardzo niebezpiecznie jest prosić Boga o konkretne rzeczy. Dużo bezpieczniej, dużo lepiej jest prosić Boga o pomoc, opiekę i siłę, zwłaszcza siłę do pracy nad sobą, do kształtowania własnego charakteru, do pozbywania się wad, do radzenia sobie z przeciwnościami losu. Tutaj przydaje się, żeby w modlitwie Ojcze Nasz do słów bądź wola Twoja po cichu sobie dodać, a nie moja. Bo to o to tak naprawdę chodzi, że to ma być wola niekoniecznie moja. I że kiedy coś jest niezgodne z moją wolą, to jak już kiedyś wspominaliśmy przy kroku trzecim, może to być tak, że ja czegoś bym chciał, a Bóg uznał, że ja tego nie potrzebuję, chociaż mogę i mogłem chcieć. Otóż taka modlitwa daje efekty wtedy, kiedy jest prośbą o umocnienie samego siebie. Medytacja jest czymś nieco innym. Są różne sztuki medytowania i różne drogi medytowania. Medytacja w swojej najgłębszej istocie to jest wyciszenie. To jest jakby usunięcie własnego ego. Czasem określam to jako rewolucję kopernikańską, codziennie rano przeprowadzaną, żeby usunąć siebie z centrum wszechświata na peryferię, gdzie jest łagodniej, spokojniej żyć i ten ciężar świata tak bardzo człowieka nie przygniata. Medytacja w grupach 12 kroków, czy w programach 12 kroków często ma za przedmiot jakąś myśl, która jest zapisana w książeczkach. Jest wiele książeczek do medytacji, 24 godziny na dobę, dzień po dniu, na otwarcie oczu i wiele innych takich książeczek, które w gruncie rzeczy pomagają człowiekowi skierować swoje myślenie w stronę wartości bardziej ogólnych, a przede wszystkim głębszych i takich oderwanych od codziennego życia i znowu pozwalających radzić sobie z tym życiem. Bardzo ciekawe, bo jeżeli ktoś czyta wiele takich książeczek, to niezwykle często znajduje w nim odpowiedź na bardzo konkretne problemy, które tego dnia rano go gnębiły, zanim wstał i zaczął medytować. Wydaje mi się, że tak jest, ponieważ tak naprawdę każdy człowiek ma tylko 4 problemy. One mają różne ubrania, różne szaty, różne stroje, w różnych scenografiach się przejawiają, ale to są problemy związane z poczuciem własnej wartości, związane z radzeniem sobie z własnymi emocjami, zwłaszcza z uczuciem lęku oraz złości. To są problemy związane z relacjami z innymi ludźmi i problemy związane z relacjami z Bogiem czy jakąś inną siłę wyższą, transcendentalną, w którą człowiek wierzy. I skoro są tylko te 4 problemy, to jeżeli ktoś przeczyta 3 czy 4 książeczki medytacyjne, to nic dziwnego, że w jednej trafi na odpowiedź czy na rozwiązanie z problemu, który akurat tego dnia gnębi. Chodzi w nich o to, by poszukiwać więzi z Bogiem, jakkolwiek go rozumiemy, prosząc Boga o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia, czyli o to, żebyśmy dostali jakąś pomoc. Tak naprawdę 11 krok sprowadza się do jednej myśli. Ja to gdzieś wyczytałem i ubieram w takie słowo, żeby nosić świat jak luźną szatę. Ta myśl jest taka, że jeżeli nawet na powierzchni, będę pamiętał, ta myśl, na własny użytek 11 krok sprowadzam do określenia, które gdzieś wyczytałem, aby nosić świat jak luźną szatę. To
To znaczy, nawet jeżeli na powierzchni naszego życia coś kipi i wre, i jest ciężko i są jakieś wyboje, to warto pamiętać, że właściwie niezbyt głęboko pod tą powierzchnią jest spokój, pogoda ducha, cisza i taka transcendentalna głębia, w którą można zejść i uzyskać spokój. Ale ponieważ samemu nigdy nie umiałem w nią schodzić, to przydaje mi się, jeśli rano wezmę do ręki książeczkę medytacyjną i o tym sobie przypomnę i nabiorę dystansu do burz życia codziennego. Krok 12 jest ukoronowaniem wszystkich kroków i znowu dotyczy wyjścia poza samego siebie ku innym. Tak było w kroku 5, kiedy odrzucaliśmy zasłonę sekretów. Tak było w kroku 8 i 9, kiedy zadośćuczynialiśmy za krzywdy wyrządzone innym. Ale teraz w 12 kroku idziemy ku innym z czymś dobrym. Niesiemy posłanie innym alkoholikom, a konkretnie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. To bardzo ważne. Krok 12 mówi innym alkoholikom. W krokach 12 wszystko jest napisane w pierwszej osobie liczby mnogiej czasu przeszłego dokonanego. To bardzo ważne, bo 12 kroków nie jest receptą na życie, która mówi, masz robić tak albo inaczej. 12 kroków mówi o tym, myśmy zrobili tak i tak, dzięki temu udaje nam się zachowywać trzeźwość. Jeżeli chcesz, to możesz to wziąć. Jest to zbiorowa mądrość pierwszych 100 alkoholików, a w tej chwili już kilku milionów trzeźwych alkoholików. Ale 5 tradycja 12 kroków mówi, że każda grupa ma jeden zasadniczy cel. Nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. To jest jedyne w 12 krokach i 12 tradycjach użycie liczby pojedynczej. Znaczy my niesiemy posłanie, opierając się o nasze wspólne doświadczenie, ale niesiemy posłanie jednemu konkretnemu alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Czyli jeżeli robię film na przykład o 12 krokach, to spełniam ogromną rolę, ale nie niosę posłania, tylko stwarzam warunki, w których ktoś może to posłanie donieść i nieść. Niosę posłanie konkretnemu człowiekowi. Gdzie go znajduję? Znajduję go na detoksie, znajduję go w szpitalu, znajduję go w domu, znajduję go tam, gdzie on może być, ale ja go szukam. To nie jest tak, że czekam, aż on do nas przyjdzie, do wspólnoty AA, bo wielu by nie trafiło. Stąd taką ogromną rolę odgrywa niesienie posłania w miejscach, gdzie alkoholicy cierpiący bywają, właśnie w izbie wytrzeźwień, na detoksie, w więzieniu czasami, w szpitalu, w innych miejscach, miejscu pracy, gdzie można go zidentyfikować. Jak niosę posłanie? Nie moralizując, nie okazując poczucia wyższości, nie mówiąc, jak wspaniale, że ja jestem trzeźwy, ale mówiąc o sobie, kiedy jeszcze piłem, mówiąc, co się zmieniło i co się stało, kiedy przestałem pić i jak moje życie później się zmieniło. Bardzo ważna jest ta pierwsza część. Powiedzenie pijącemu alkoholikowi o swoim własnym doświadczeniu. Nie o piciu, tylko co czułem, kiedy piłem. Kiedy koło łóżka alkoholika ktoś usiądzie i powie, wiesz, ja czułem wstyd i poczucie winy. Budziłem się codziennie rano ze strachem. Budziłem się codziennie rano z przekleństwem na ustach, ze wstydem. To on może się ożywić. On pomyśli, zaraz, zaraz, przecież ja się w tej chwili tak samo czuję. Ten facet tak samo się czuł. Może ja go posłucham, może ja go wysłucham. Całe niesienie posłania nie odbywa się przez rozumienie, tylko przez identyfikację z uczuciami. I na podstawie tej identyfikacji z identycznymi bądź podobnymi uczuciami tworzy się ciekawość, pewna więź i nadzieja.
Alkoholik, który wciąż jeszcze cierpi, nie ma nadziei. Ktoś, kto go moralizuje, przestrzega, zakazuje, mówi: nie pij, nadziei takiej nie obudzi. Trzeźwiejący, trzeźwy alkoholik może obudzić taką nadzieję. I na tym można zbudować całą resztę. Jeśliśmy posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi, to znaczy opowiadaliśmy o sobie, ale zrobiliśmy to w pewnym momencie. 12 krok zaczyna się od słów: przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków. Wszystkie kroki prowadziły do przebudzenia duchowego i przebudzenie duchowe jest rezultatem kroków. To znowu bardzo ważna rzecz. Zaprzestanie picia albo porzucenie nałogu jakiegokolwiek innego jest wielką rewolucją. I ta rewolucja wymaga ogromnej zmiany własnej wartości, sposobu myślenia. I tę zmianę człowiek chce utwierdzać i bardzo często niemal każdy trzeźwiejący alkoholik i każda wspólnota AA w każdym kraju przechodziła przez okres, który można określić jako mesjański, kiedy chcieli wszystkim innym ten swój nowy sposób życia narzucić. Nie zawsze było to skuteczne. I ważne jest, żeby pamiętać, że to ma być na końcu drogi, a nie na początku. Ponieważ na początku drogi trzeźwiejący alkoholik może drugiemu powiedzieć tylko o tym, jak pił, a jeszcze nie może powiedzieć o tym, jak trzeźwiał. Natomiast na końcu drogi może powiedzieć: przebudzeni duchowo. To był wielki spór na początku istnienia pierwszej wspólnoty, czyli anonimowych alkoholików, między założycielem Billem W., a grupą, która powstała zwłaszcza w Cleveland, Ohio. Inni alkoholicy uważali, że przebudzenie duchowe ma być początkiem drogi, że należy wpierw uwierzyć w Boga albo przebudzić się duchowo, potem można przyjść do AA. Bill W. uważał, że jest odwrotnie, że jeżeli tak postawi sprawę, to wielu ludzi tam w ogóle nie przyjdzie, że wpierw trzeba zacząć stosować, przerabiać ten program i potem może nastąpić przebudzenie duchowe, co zresztą otworzyło rzeczywiście drogę do AA dziesiątkom, później setkom, później milionom ludzi. W rezultacie tych kroków i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. To nie jest takie proste, ale może zabrzmieć prosto. We wszystkich naszych poczynaniach mamy nie okłamywać samego siebie. Mamy być uczciwymi. I to chyba najważniejsze. I znowu w Wielkiej Księdze Anonimowych Alkoholików jest napisane, że wszyscy mogą wytrzeźwieć, z wyjątkiem jednego przypadku ludzi, którzy nie potrafią zachować rygorystycznej uczciwości wobec samego siebie, czyli nie potrafią przestać sobie kłamać. I tak naprawdę przebudzenie duchowe, 12 kroków, sprowadza się również do tego, by żyć uczciwie wobec samego siebie. A wtedy życie staje się prostsze, łatwiejsze, chociaż nie całkiem takie znowu łatwe, ponieważ to wspinaczka pod górę zawsze jakiś wysiłek za sobą pociąga, ale widok z tej góry